Witam wszystkich. Dzisiaj będzie filmik na temat tego tabletu, który kupiłem na Allegro za 25 zł BlackBerry Playbooka. I postaram się pokazać Wam, jak wygląda tutaj ten system operacyjny. Może niektórym to się spodoba. Mam go podłączonego pod HDMI Grabera, kablem HDMI. Także na dużym ekranie będziecie widzieli wszystko, co się dzieje, to co robię na tablecie. I dzięki temu zobaczycie to o wiele lepszej jakości niż jakbym tak kręcił jakąś kamerką. I no i co? I jeszcze tutaj w prawym dolnym rogu macie podgląd na tableta z kamery. Także będziecie widzieli, co ja robię rękoma. I powiem Wam tak, tablet. Ramka naokoło ekranu oczywiście działa na dotyk, gesty, bo ten system jest oparty na gestach, można tak powiedzieć. Teraz na przykład jak tutaj z lewego górnego rogu palcem przeciągnę pod skosem, wysuwa mi się klawiatura, tak? Do pisania. Mogę w każdej chwili tą klawiaturę gdziekolwiek uaktywnić. To jest super sprawa. No i pokażę Wam, najpierw może zaczniemy sobie od opcji. Tak, żebyście zobaczyli wszystkie opcje, jakie ma ten tablet. Tutaj widzicie informacje, moje BlackBerry ID, które kiedyś bardzo dawno temu założyłem. Jeszcze jest aktywne. Wczoraj go zresetowałem do ustawień fabrycznych. Przywróciłem. Tak, do ustawień fabrycznych. Zresetował mi się. Przechodziłem konfigurację początkową. No i wyskoczyła mi aktualizacja. I aktualizacja do wersji 2.1.0 1917. To jest najnowsza wersja systemu operacyjnego na tablet BlackBerry Playbook. Nowszej nie ma, niestety szkoda, a przydałoby się coś tutaj poprawić w tym tablecie, co nieco. Także informacje, mamy tutaj jeszcze o sprzęcie, jaki jest pin tego tabletu, mogę go bez problemu zdradzić. Pin polega na tym, że jakbym miał drugi tablet z BlackBerry Playbook, to wtedy mógłbym sobie fajnie pisać tam przez Messengera, pin to pin na przykład. Nie będę już tego tłumaczył, to już polecam albo w Google sobie poczytać, o co chodzi BlackBerry pin to pin. A ci, co znają tą markę, będą wiedzieli, o co chodzi. Sprzęt, system operacyjny, BlackBerry Playbook OS, tu są numer kompilacji i tak dalej. Sieć oczywiście, adres MAC i tak dalej, informacje prawne. Tryb samolotowy, no to wiadomo, tryb samolotowy wyłącza wszystkie połączenia, tak? Wi-Fi, GPS i tak dalej. Wi-Fi, dostępne sieci, tutaj mamy sieci otwarte, sieci stwarzające problemy i zapisane sieci. Są takie cztery opcje tutaj z menu rozwijanego. No i co ciekawe, teraz jak wejdę sobie w tą sieć, to zweryfikujmy jedną rzecz już od razu. Gdzie to było? Zapisane sieci. Ok, dobra, tutaj. I teraz patrzcie. Na stronce MGSM było podane, że ten tablet obsługuje tylko 2,4 GHz pasmo sieci Wi-Fi. Jest to oczywiście nieprawda, bo obsługuje 2,4 GB i 5 GB. Tak jak to widać, obsługa dwóch pasm może jednocześnie pracować. Oczywiście tutaj nic nie będę zmieniał. Można sobie adres IP oczywiście też ręcznie wpisać, włączyć IP wersję 6, użyj serwera proxy, zezwalaj na przekazywanie punktu dostępowego. Takie mamy opcje w Wi-Fi. Zapisz i połącz i tak dalej. Wstecz, użyj VPS, mamy przycisk i połączenie ręczne. Także to jeżeli chodzi o sieć Wi-Fi, czyli zdementujmy raz na zawsze. BlackBerry Playbook obsługuje 2,4 GHz Wi-Fi i 5. Aktualizacje. Aktualizacje już i tak mi tutaj nie wykryje, nawet jak sobie sprawdzę, bo mam już najnowszą wersję zainstalowaną. Także widzicie, w tej chwili jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania. Bluetooth. Łączność Bluetooth. To już nie będę tłumaczył, każdy wie, o co chodzi z łącznością Bluetooth. BlackBerry ID moje, teraz pobierze mi. Jak się kiedyś, co? Nazwa ekranowa, jak nazwałem Roger Doll. Ja pierdziel. Dobra. No i to jest BlackBerry ID, na którym teraz jest ten tablet zarejestrowany. Konta. I tutaj Wam powiem taką ciekawostkę.
Super sprawa, że jeszcze można na tym tablecie dodać obsługę poczty e-mail. W tym wypadku ja sobie dodałem tutaj obsługę poczty O2. Czekajcie chwileczkę, muszę coś zrobić. Dobra. Poczty O2 i teraz ten tablet może mi służyć genialnie do obsługi poczty, tak? Do czytania wiadomości e-mail. A jeżeli chcemy dodać jakieś konto, to wyskakuje nam poczta e-mail, kalendarz, kontakty, Facebook, Twitter, linki. Z tym, że nie wiem, czy Facebook będzie działał, bo już Facebooka tutaj na pewno nie wspiera ten Playbook. BlackBerry Bridge, świetna opcja, jeżeli ma się telefon BlackBerry z zainstalowanym właśnie BlackBerry Bridge. Wtedy można połączyć, sparować telefon z Playbookiem. Tethering do internetu, to wiadomo o co chodzi. Ekran, i tutaj mamy 1 minuta. Możemy sobie ustawiać tam różny czas do 5 minut. Zachowanie po prostu ekranu na baterii i na podłączeniu zasilania. HDMI wyjście. I tutaj mamy domyślnie w trybie duplikowania. Opcje mamy zwykły 1.1. I teraz patrzcie się, co będzie się działo, jak ustawię zwykły 1.1. Widzicie rozciągnięcie. Teraz mi pięknie rozciąga cały ekran do HDMI grabbera. Najlepiej. Skalowanie. No to już tutaj troszeczkę poza ekran wychodzi. Wypełnienie. Wypełnienie chyba jest też dobrze wyświetlane na całym ekranie. Ale ja sobie dam rozciągnięcie, niech będzie. Rozdzielczość, jakie mogę sobie ustawić. Oj, chyba coś zmieniłem. Tak, zmieniłem na 720 razy 48. Ale trochę tych rozdzielczości jest. Znowu coś przycisnąłem. Ja chcę sobie zmienić z powrotem na preferowany. Czyli Full HD w 60 fpsach. Wyjście. No i świetnie to wygląda po podłączeniu do telewizora, naprawdę. Na jakimś takim, przynajmniej Full HD telewizorze wygląda to świetnie. Można sobie wtedy oglądać. I tu jest ciekawostka, bo można sobie wtedy takie coś oglądać filmy na telewizorze, czyli na telewizorze leci film, a my sobie na tablecie BlackBerry coś tam przeglądamy innego, tak? Robimy. Na przykład czytamy pocztę e-mail, a na telewizorze leci jakiś film. Tak to działa fajnie tutaj. Dźwięki powiadomienia. Mamy coś takiego, nic skomplikowanego. Ogólne. Zachowanie aplikacji domyślny, czyli aplikacja pozostaje aktywna wtedy do momentu, aż inna aplikacja zostanie wyświetlona na pełnym ekranie. Prezentacja to, czyli wszystkie aplikacje działają niezależnie, czy są w tle, czy nie. Pauza, no to tutaj działanie wszystkich aplikacji jest wstrzymane w tle. Te, co są w tle, nie działają. Ja sobie ustawiam domyślny, niech będzie. Tryb demonstracji. W trybie demo filmy odtwarzane są, gdy tablet Playbook jest w trybie oczekiwania albo gdy podłączona jest ładowarka. Pamięć masowa. Mamy tutaj oczywiście 64 GB do wykorzystania. No i możemy też sobie udostępnić przez sieć Wi-Fi, tak? Foldery, które mamy tutaj w tym Playbooku. Zabezpieczenia. Tutaj mamy coś takiego jak uprawnienia aplikacji, certyfikaty. Tryb tworzenia to jest dla deweloperów opcja. Hasło, bezpieczne czyszczenie, czyli to, co wczoraj użyłem, żeby go wyczyścić. VPN, szyfrowanie. Język. Języków mamy. No, trochę ich jest. Te podstawowe. Klawiatura. Typ klawiatury automatyczna i tutaj jest fajnie, że można sobie wybierać QWERTY, QWERTZ, AZERTY, tak? Czyli na przykład jak teraz ustawię QWERTZ i teraz patrzcie, wysuwam klawiaturę, no już mam niemiecki układ, czyli jakby Niemiec teraz chciał pisać, to było dla niego o wiele wygodniej, tak? Zmieniam na AZERTY, wysuwam, no i mamy już klawiaturę dla Francuza. Oczywiście QWERTY, bo jak żeby inaczej. Bardzo fajna opcja. I teraz tak, sprawdzanie pisowni, automatyczna poprawa podczas pisania, wyskakujące okno po naciśnięciu klawisza. To już jest standard. Tak wygląda klawiatura. Data i godzina.
Tutaj zbytnio nie ma co tłumaczyć. No i to, jeżeli chodzi o opcje. Teraz przejdźmy sobie do pulpitu. Pulpit mamy, tak jak tutaj widać, po naciśnięciu na baterię ikonkę. Wyświetla mi się stan. 56% już mam. Doszła jedna opcja, bo pamiętam, że na wcześniejszej wersji były tylko trzy przyciski. A teraz mamy wyłącz, kłódka, czyli zablokuj, uśpij i zrestartuj. Aha, kłódka chyba jest dlatego, bo mam ustawione hasło w trybie tworzenia. To być może dlatego jest kłódka. Albo może nie. Rozjaśnianie ekranu, oczywiście wy tego nie zobaczycie, bo to jest pod HDMI. Także tak to wygląda. Po naciśnięciu na ikonkę Wi-Fi mamy coś takiego. Możemy sieć włączyć, wyłączyć. No i tutaj co mamy? Tryb tworzenia wygasa za 10 dni. W ogóle go wyłączę, bo on mi nie jest potrzebny. Tylko mi hasło stwarza wtedy. Dobra. Teraz tak. Przejdźmy sobie może do aplikacji, jakie są zainstalowane na tym playbooku. I zobaczmy sobie najpierw, pokażę Wam od razu z grubej rury BlackBerry World, czyli sklep, który jest już nieaktywny, już tam nie można wrzucać aplikacji ani nic. Po prostu wisi sobie taki trup, powiedzmy. Ale zobaczmy, co jest tam niby w tym BlackBerry World. A aplikacje, żenada. Nawet już nie mogę zainstalować swojego Neutron Playera, którego kiedyś kupiłem w tym sklepie, i KM Softa. Szkoda, bo te aplikacje, no, będę musiał albo gdzieś poszukać w internecie, żeby je zainstalować. A jak nie da rady, no to szkoda, szkoda, bo dużo ten tablet straci bez KM właśnie Media Playera i Neutrona. Bardzo dużo. Jeżeli chodzi tutaj o aplikacje, to zobaczcie. Klikam aplikacje, jakieś do pogody, do zdjęć, Deezer, Remote Desktop. Zainstalowałem sobie to z ciekawości. A tak to jest posłucha, posłucha naprawdę. Darmowe or za darmo. Najwyżej oceniane, patrzcie się. Co to jest w ogóle? Ja tutaj wam powiem szczerze, że nic ciekawego. Totalnie. Jakieś radio, które i tak pewnie nie będzie działać dobrze. No niestety, tutaj jeżeli chodzi o My World, czyli moje aplikacje, to bardzo żałuję, że nie ma już dostępu. Zobaczcie, co się będzie działo po odświeżeniu. Powinienem mieć dostęp do aplikacji, które kiedyś zainstalowałem. A zobaczcie, co się stanie. Po prostu serwer jest już wyłączony i być może dlatego nie mogę dostać się do moich aplikacji, które kiedyś zainstalowałem. Zaraz wyskoczy błąd, że się nie może połączyć, coś takiego. Ile nagrywam? 13 minut. No, BlackBerry World nie może nawiązać połączenia z serwerem BlackBerry World. Właśnie to jest to, no. Strasznie dać dupy na tym pułapie, że tak powiem. Powiem wam tak, aplikacje najpopularniejsze, płatne, też będzie jakaś lipa. Zobaczmy sobie może najpierw kategorie. Kategorie, styl życia sportowe, nawigacja i podróż, narzędzia z ciekawości, tak? Kalkulatory, narzędzia. Oczywiście jest przeglądarka Origami Browser, którą zainstalowałem z tych takich ciekawszych rzeczy. GPS Maps Free. O, to mogłem sobie zainstalować. I zaraz zobaczymy z ciekawości, czy to w ogóle działa. Mam nadzieję, że nie będzie dużo. Ale nie, po Wi-Fi 5 GHz szybko instaluję aplikację, naprawdę. Szybki jest internet. To muszę przyznać. Tylko musi się połączyć najpierw z tym. No, już instalowanie. Dobra, zobaczmy sobie z ciekawości. Nie, ja wychodzę ze sklepu, bo to jest lipa totalna. Zobaczymy, czy ta mapa w ogóle działa, czy wykryje mi GPS-a, czy wczyta się jakaś mapa. Nic.
No dobrze, Wrocław piszemy. Wrocław. Coś znajdzie, nie znajdzie. My location. Widzicie? No nie działa aplikacja, bo pewnie już coś tam nie łączy. Także idzie do odinstalowania. A jeżeli chodzi o odinstalowanie aplikacji, to trzeba przytrzymać dłużej na ikonce. No nie, no, jeszcze ruszyłem palcem. Trzeba dłużej przytrzymać. No popatrzcie się, no. Okej. Usuń i wywalamy tą aplikację. Dobra, kalendarz. Kalendarz wygląda następująco. Pokażę Wam tak tylko z grubsza, żeby nie trwał ten filmik nie wiadomo ile. Postaram się zmieścić pół godziny, dopiero 15 minut. Dodaj konto. Witamy. Pomiń na razie. No i to jest kalendarz, tak? Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec. Kiedy mam urodziny? W niedzielę. O kurde. No, tutaj mamy dzień, program, ludzie. No kalendarz po prostu. Przeglądarka. Przeglądarka, moi drodzy, jest coś takiego. Tutaj mamy zakładki. Zobaczmy sobie, czy działa YouTube. Wpisuję YouTube. Zaktualizuj przeglądarkę. Oczywiście już mi YouTube krzyczy, że jest niewspierana. No ale zobaczmy, czy w ogóle da się chociaż jako tako oglądać jakiś film na YouTubie. Nie, dziękuję, bo i tak wiem, że się nie zaloguję, bo wyskoczy błąd jakiś. Anuluj. Zobaczmy sobie pierwszy filmik jakiś. Jakimś, kurde, Mini Morris szalony, czy co to jest? Tak, wczytuję, wczytuję, wczytuję. No. Chciałbym obejrzeć sobie ten filmik. Ok, trzeba troszeczkę poczekać. Jestem ciekawy, czy przez HDMI tutaj dźwięk jak idzie, to ja bym musiał, wiecie co zrobić? Ustawić teraz we właściwościach w HD60. Coś spróbuję zrobić. Chcę zobaczyć, czy użyć własnego wyjścia audio. Gdzie jest EZCAP? Ok. Aha, czyli teraz powinienem mieć dźwięk z tabletu BlackBerry Playbook, trochę ściszę. Ja teraz tego nie słyszę, tylko widzę tutaj odsłuch na tym, na OBS-ie. Ale przestaję gadać, że czy będzie w miarę ten dźwięk fajnie szedł. Bo wiecie, teraz jest na połowę w OBS-ie, dałem, teraz dam na maksa. Wiecie co, przy okazji sobie zobaczymy jakąś muzykę, jak będzie grała. Music. Music 2020. Mam nadzieję, że coś znajdzie. No dobra. I zobaczymy sobie teraz. Ok, puszczę coś z pierwszego z brzegu. Ibiza Hits. I jak się wczyta, ja przez chwilę nie będę nic mówił, a wy sobie posłuchacie jakości, jaka idzie przez HDMI. Powinna iść po prostu taka jak przez YouTube'a, nie? Jakbyście normalnie na słuchawkach słuchali. Czekaj. 2 godziny. Czyli muszę troszeczkę, musi się zabuferować jakby. Mam nadzieję, że się wczyta. Jak nie, to jeszcze sprawdzimy przeglądarkę inną, która, w której można. W której można ustawić po prostu user agenta. Dobra, widzę, że tutaj mu zagra. Także można jakoś sobie YouTube'a tego oglądać. No nie powiem. Się troszeczkę też dziwię. Bo
babcia, że jest troszeczkę wolna, jeżeli chodzi o przeglądarkę. Jeżeli chodzi o przeglądarkę, jakie ona ma w ogóle opcje ustawienia? Moje zakładki BlackBerry Go są na wyszukiwarka, mam sobie Google'a, zapamiętałem mapę karty, domyślone czcionki, zawartość, ładuj obrazy, włącz flash, spróbuję właśnie flasha, JavaScript, włącz tryb czynnika przy obrocie, uprawnienia, prywatność, bezpieczeństwo. Tutaj możemy sobie czyścić cookie, WebSockets, włączony, włącz Web Inspector i tak dalej. No, powiedzmy, że tak sobie wyglądają te ustawienia. Zamykamy przeglądarkę. Zobaczmy sobie teraz wiadomości. Jak pamiętacie, miałem podłączone konto. Także ja na chwilę zrobię pauzę, bo chcę zobaczyć, co mi się uruchomi, czy nie jakaś wrażliwa informacja. Dobra, słuchajcie, włączyło mi się tutaj poczta e-mail. Powiem wam tak, z ciekawości zrobię taki mały test, demonstrację. Wyślę z Windowsa 10 na skrzynkę jakąś wiadomość testową. Powinna mi się pokazać też tutaj w tym. W tablecie zaraz, nie? Jak ją, zobaczymy w ogóle, jaka jest synchronizacja, jeżeli chodzi nowa wiadomość do mnie samego. OK. Temat, test. Wysłane. Hi, Chris. I am Wanda. Dobra. I teraz takie coś wysyłam. Start. Poszło. Zobaczymy. O, dostałem teraz właśnie w tym samym czasie na tablet BlackBerry wiadomość z Imposta. I dokładnie w tym samym na Windowsie 10 dostałem pocztę. Wysłałem teraz na konto ze swojego konta. Na Windowsie nie dostałem jeszcze potwierdzenia. Na tablecie też nie. Ale zaraz zobaczymy sobie. Z Imposta coś dostałem. Potwierdzenie nadania. O, jest. I teraz dostałem. OK. Test. I teraz dostałem na Windowsie. 3 sekundy później. Czyli ta minuta, powiedzmy, opóźnienia była, ale spoko. Impost, chcę sobie zobaczyć, o co chodzi. Aha, dobra, wiem, bo zamawiałem etui do Samsunga S6. Odbiór paczki, numer przesyłki. Możecie sobie wpisać, będziecie mogli śledzić. Dobra, super. Także poczta tutaj działa fajnie. Na dużym ekranie. No i już wiem, że nie będę mógł puścić tego w filmiku. Znaczy nie, okej. Okay. Będę mógł puścić, ale ten serial na szczęście jest nieważny. Na szczęście. Pewna osoba, która może oglądać ten filmik, będzie wiedziała, o co chodzi. Przepraszam cię, ale... No, nie przewidziałem tego. Dobra, ale ten serial jest nieważny, to o tyle dobrze. Zdjęcia. Zacznę sobie zdjęcia. Nic nie mam. Muzyka. Też tutaj nic nie mam. Jeżeli chodzi o muzykę, to tak to wygląda. Mniej więcej. 24 minuty, słuchajcie, 6 minut, chciałbym się troszeczkę stresić. Aparat, no to widzieliście sami, jak to działa mniej więcej. Teraz będzie oczywiście czarny ekran, ale zobaczycie opcje. Współczynnik 16,943, stabilizacja, akcja, biała tablica, automatyczny. No aparat ma bardzo słabe opcje, jeżeli przełączymy się na kamerkę, no to wtedy już będzie troszeczkę więcej tych opcji, jakby 720p, 1080p, akcja, biała tablica, automatyczny. No tak wyglądają opcje właśnie, jeżeli chodzi o kamerę w tym tablecie. Nic specjalnego. Dobra, zamykamy sobie aparat.
Wideo to będą wideo pliki. Kalkulator pokażę Wam tak z ciekawości. Będziecie to lepiej widzieli. Jeżeli mamy kalkulator standardowy, 5 razy 5 równa się 25, proste. Naukowy, czyli tutaj sobie możemy liczyć na przykład liczbę pi. Konwersacja jednostek, jedna z moich ulubionych, czyli mamy kąt, powierzchnia danych, energia, długość, moc, ciśnienie, szybkość, temperatura, godzina, objętość, ciężar. Ciężar, czyli na przykład 2581 gram. Ile to jest kilogramów? 2,58. No, także to jest też bardzo fajne. Objętość. No, można się tutaj fajnie bawić. Temperatura. Na przykład ile to jest Fahrenheitów, tak? Jeżeli u nas jest 30 stopni, 35 stopni, poczekajcie, skasuję, 35 stopni, no to gdzieś tam u Amerykańców już będzie pisało 95 Fahrenheita. Kelwina 308. Wow, dużo. No i ostatnia opcja to jest ten fajny tryb na piwku. Czyli idziemy sobie z dziewczyną do restauracji, płacimy rachunek 200 zł. Ludzie dwójka. Napiwek. Załóżmy, że nie daliśmy żadnego napiwku, czyli płacimy po 100 zł na głowę. Jeżeli byśmy chcieli dać kelnerowi 5% napiwku, no to wtedy zapłacimy już 105 zł na osobę. Razem 210 zł. Bardzo fajna opcja, podoba mi się to. Chociaż tego nigdy nie wykorzystywałem nigdzie. No ale taka fajna, ciekawa informacja dla Was, tak? Trochę sobie poznacie tego BlackBerry Playbooka, nie powiem. Teraz tak, co tu? Kalkulator, pliki. Jeżeli chodzi o menadżera plików, to jest ten podstawowy. Muzyka, wideo. Nic tu nie ma. Z góry nawet też nic nie reaguje, także zamykamy menadżera plików. Tak, o, co tu by dalej Wam pokazać? Pocztę, czyli pogodę. Pogoda działa. Spoko działa. Wrocław Dolnośląskie. Dzisiaj mamy 2 stopnie. Ostatnio było minus 19, czy nawet nie, minus 16 w nocy. Miałem nockę, pamiętam. A teraz mamy 2 stopnie. Cieplutko. I oczywiście pokażę Wam teraz przy okazji, jak działają tutaj gesty. Patrzcie, mam dwie aplikacje uruchomione. Nawet trzy sobie uruchomię. Teraz mam trzy aplikacje uruchomione na tym tablecie, tak? Niech mi się wczytają te kontakty. Pomiń. I teraz patrzcie, żeby przełączać się pomiędzy tymi aplikacjami, ja tutaj zrobię taki gest palcem. Jestem na pogodzie. Pogoda, kontakty. I kalendarz. Widzicie, jak to działa pięknie? Jeżeli zrobię gest dół, to wtedy mogę się tak przełączać, tak? Widzicie, jak to działa pięknie. No i tego mi brakuje właśnie w Androidzie, żeby mieć coś takiego, że sobie przesuwam. Przełączam się pomiędzy aplikacjami takimi muśnięciami. Bach, następna aplikacja. Aha, jestem w kalkulatorze na przykład, nie? Coś tam liczę. Nagle szybko się przełączam na jakąś tą. Na aparat, żeby zrobić zdjęcie. Znowu kalkulator, coś tam liczę. Robię zdjęcie. No, dla mnie to jest mega wygodne i oszczędza czasu niż klikanie jakiegoś przycisku, wchodzenie tam w te zakładki aplikacji i wybieranie, nie? Także to jest super sprawa. Żeby włączyć na przykład aplikację, mogę użyć gestu palcem do góry. Pach, pach, pach. Tutaj to rozwiązali genialnie. Już nie wspomnę o BlackBerry Hubie, którego tutaj chyba nie ma. Bo to było w wiadomościach, tak? No. W wiadomościach, dobra. Origami Browser. Jeszcze Wam szybko pokażę. 29 minut. Postaram się. Jakie ma w ogóle opcje ten. Ta przeglądarka. No troszeczkę ma jedna z najbardziej rozwiniętych przeglądarek. Settings. No tutaj trochę tego jest. Niestety niespierana już wersja też. Wyszła jakaś tam do wersja 1.02 i na tym się skończyło. A szkoda, bo
Naprawdę zobaczcie, ile tutaj zrobili oni pracy, jeżeli chodzi o możliwości tego. Zamknięcie zakładki, na przykład w Origami jest, dwa razy klikam, zamyka się zakładka. Coś pięknego. Żeby wyszukać coś w Google, GGG, VGG, przejdź. Żeby zobaczyć sobie na przykład grafikę, tylko. Przyłączy mnie. A też wolno działa strasznie. Dobra, zamkniemy tego origami. Teraz pokażę Wam jeszcze Secure Browser. Dosyć ciekawa przeglądarka. Myślę, że lekka i szybka. Teraz zobaczmy sobie, jak działa tutaj Google, raczej YouTube. Żeby to szybciej wpisać, to ja sobie wykasuję. YouTube.com. Od razu mi się wczytuje wersja mobilna, która jest chyba jedną z najszybszych wersji. YouTube, zaloguj się. Nie. Aha, dobra, zgadzam się. Zanim przejdziesz, zezwól, certyfikat chyba jakiś. Jan, Krzysztof Duwa i Radek Wojtaszek grają w szachowym w Wimbledonie. Zobaczmy sobie to. 121 milionów wyświetleń. Kliknąłem jane.com. No trochę też, kurczę, jakieś. Okej, wczytuję. No trzeba mieć troszeczkę cierpliwości, jeżeli chodzi o YouTube'a. Niestety. Nie pokażę Wam na pewno, jak się tutaj wgrywa na tą chwilę aplikację z Androida 2.3, Od 15 stycznia bo to by już trwało totalnie długo, ale są w internecie opisy. Aha, czyli już widzę, coś leci, jakaś muza, bo włączyłem, że przechwytuje mi w OBS-ie z HDMI-ka dźwięk. Także możemy sobie nawet nagrywać dźwięk z tego tabletu. Dobra, zobaczmy sobie, jak działa wyszukiwanie Music. Music, enter. Czy mam nacisnąć może tutaj? Anuluj. Ustawienia, zaloguj się, twoje dane w YouTube. Zobaczmy sobie może co? 741 milionów wyświetleń. Ja pierdziel. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sekund trwa wczytywanie. No ale można oglądać. Jak się włączyłoby jakiś film, to wtedy można oglądać. Jakie ma opcje w ogóle ta przeglądarka? Dosyć ciekawie to rozwiązali, powiem Wam. Jeżeli chodzi o browser agenta, to mamy trochę tego. Od Firefoxa. Android jest najlepszy. 2.3, Playbook, Netscape, Opera. Jakiś Conqueror, nie wiem co to w ogóle jest. Jeju. Aha, jest Android, dobra. Następne opcje są jak coś takiego, security, toggle options. No tutaj fajnie to zrobili. No jakiś password. Także tak wyglądają opcje tej przeglądarki i ona działa najlepiej. Jak na razie dla mnie. Jeżeli chciałbym teraz się tutaj cofnąć, to muszę kliknąć do tyłu. No i tym sposobem możemy sobie. Cicho, spróbuję znaleźć swój jakiś filmik. No wyszukaj mi tutaj, chcę. Ok. Ny, a, p, ry, a, w, a, p, s,
Naprawa PS4. Szukaj. Zobaczymy, czy coś znajdzie. No. Co mam na prawa? Trochę widzicie, jest problem taki nieraz z takimi rzeczami. Na prawa PS4 Slim, zobaczymy, niech szuka. Na prawa PS4 płock. No dobrze, niech już to wyszuka. No powiem wam, że teraz mnie to wkurza trochę. Właśnie to jest to. No nie mówcie, że... Nie, no działa. No wyszukaj mi tą P4. Tutaj mam nacisnąć. GGG, no zobaczę na tym, jak to wygląda. Ale lipa. Dobra, chyba coś się zwiesił, bo nie chcę wyszukać. Jeszcze raz uruchomię. Zobaczę, czy to był taki błąd, czy po prostu. Ojejku, znowu YouTube'a. Patrzcie, ile musi minąć czasu, żeby mi klawiatura wyskoczyła. Kliknąłem. YouTube.com. Jezu, nie chcę tego, kurde, jak mi się tu nieraz pierdzieli to. Dobra, ostatni raz spróbuję, jak się nie uda, to kończę na tym filmik i będziecie zresztą wiedzieli, o co chodzi. Taka jest niestety obsługa YouTube'a na BlackBerry Playbooku, co tu dużo ukrywać. Zgadzam się. Zezwól. No zgadzam się, no jeszcze kliknąłem tego. Kuźwa, dude, no. N, a, p, r, a, w, a. P, s, trzeba wolno, stanowczo. PS4. No i wyszukaj mi to. Już o nic więcej nie proszę. Znowu to mi wyskakuje. Jak mnie to denerwuje, mówię wam. Okej. Okay. To jest PlayStation 4 Solid za 200 zł. PlayStation 4 Solid za 200 zł. Jest, jest. A tutaj widzę, mają to już nieźle wyświetlone. 186 tysięcy. Stałem PS4 za demo. Ze śmietnika, naprawa PS4. Zobaczmy sobie, czy czyta ten filmik. Jezu, kliknąłem. No, wczytuję. Trzeba troszeczkę być cierpliwym. Znowu. Nie, dziękuję. No, 15 nie stycznia dziękuję niby. możesz zapisać się Ale czy to poszło? Na przeciw koronawirusowi. Nie, Wypełnij dziękuję. formularz na stronie pl ukośnik Drugi szczepimy raz się. kliknąłem. Poinformuję cię mailem o rozpoczęciu O, twojego znikło. etapu szczepienia. Jeszcze pomiń reklamę. I dopiero teraz mogę sobie niby ten filmik Udało mi oglądać, się tak? zostać posiadaczem konsoli PS4.
W dodatku całkowicie za... Zobaczmy, co się stanie, jak zrobię tak. Tytuł się z wami historią tego, odtwarza. Jak ta konsola do mnie trafiła. Jeżeli bym uruchomił na przykład... Mimo, że konsola mnie nic... kalendarz. Trzeba poświęcić To już nie, dlatego że jest ten tryb domyślny i ta aplikacja jakby się wygasiła, albo też było po prostu YouTube dużo automatycznie czasu wykrywa, że jest w tle i wyłącza odtwarzanie. Bo to wiecie, trzeba mieć premium. No nieźle zasypioną tę czwórkę tutaj widzę, dostał. Ale co się dziwić, jak myślę, że na śmietniku. Oczywiście materiał poświęcony. Sam chciał taką do śmietnika, to też bym ją zrobił fajnie. Ale to nieco później. No i dobra, to by było na tyle. Pokazałem wam mniej więcej, jak wygląda BlackBerry Playbook, który kupiłem za 25 zł. Plusy. Na pewno mogę sobie na nim pocztę odbierać, czytać. Tutaj jak z rogu przeciągnę pod skosem, tylko on teraz dziwnie się zachowuje. No dobra. Aha, tutaj jak kliknę ikonkę. Aby otworzyć, wtedy wejdę w pocztę e-mail. Także poczta e-mail, można pogodę sobie sprawdzić, może nagrać filmik. No taki Playbook już po prostu tablet trupnie. Jedynie jeszcze ratuje go instalacja tych plików z Androida, ale to już mi się dzisiaj tego na pewno nie chce robić. I to było na tyle. Kończę 40 minut. No, chciałem się w 30 minutach zmieścić, ale będziecie mieli 40 minut, żeby sobie zobaczyć tego BlackBerry Playbooka. Bardziej troszeczkę dokładnie. Nie wiem, czy ktoś tak nagrywał z HDMI Grabera, żebyście sobie mogli patrzeć tak wyraźnie, dokładnie ikonki te wszystkie widzieć. Także to było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.